2 metry i 47 cm. Tyle wynosi średnica największego placka ziemniaczanego. Placek upieczony został przez mieszkańców Rzechty w gminie Dobra podczas 7. święta Plińsk. Proszę Państwa, właśnie jest taka technika przewracania blizny. Blizny bardzo dużej, potężnej, wspaniałej. Juwaks następuje ten moment, bardzo ważny, kulminacyjny. Chyba najważniejszy ze wszystkich. Jest wszystkim, co jest ważny. Ale nie jest najważniejszy. A było mi poruszki. Bo to wymaga dużo... Szanowni Państwo, pierwsza walka w Plińskiej Mowarę. Chciałbym tylko powiedzieć, że jest bez próby. Od razu walka na plan. Działamy. Z racji typowo ziemniaczanego święta dla wszystkich tych, którzy pojawili się na imprezie, przygotowano niezliczone ilości plinzy do spożycia. W tym roku, jak zwykle, tradycyjnie przygotowaliśmy mnóstwo rodzajów placków ziemniaczanych na różne sposoby, z dżemem, z podgardlem, z zasmażanym cebulą, cukrem, no i wiele innych jeszcze składników. Tego dnia na brak atrakcji nie mogli narzekać także najmłodsi uczestnicy imprezy. Tradycyjnie przygotowano dla nich karuzele, trampoliny i dmuchane zamki. Podczas imprezy nie mogło zabraknąć również konkursów, oczywiście z plinzą w roli głównej. I tak odbył się rzut plinzą do kosza wiklinowego i Mistrzostwa Świata w rzucie plackiem na odległość. W kategorii do 16 roku życia plinzą do kosza najlepiej rzucał Norbert Rykowski z Rzechty. W kategorii powyżej lat 16 Piotr Kos z miejscowości Dąbrowa. W rzucie plackiem na odległość zwyciężył Jarosław Dulin z Rzechty. Organizatorami bicia rekordu w pieczeniu największej plinzy świata byli Ochotnicza Straż Pożarna w Rzechcie, Sołectwo Rzechta i Urząd Miejski w Dąbrowie.